Patrząc na zdarzenia, to jest chyba najważniejszy wyznacznik, to jest on bezpieczniejszy, bo rok do roku ponad 12 tysięcy wyjazdów w roku 2023, a w 2022 mieliśmy ponad 16 tysięcy wyjazdów. Także widać ten spadek dosyć znaczny. Stolica województwa poniżej 3 tysięcy wyjazdów. Czyli wróciliśmy do takiej średniej tych lat spokojnych. To nas cieszy i patrząc na całokształt jesteśmy z tego zadowoleni. To nie znaczy, że strażacy pracy nie mieli, bo to na różnych przecież polach działań straż pożarną widzimy. Tak, oczywiście, bo tu trzeba sobie nazwać jasno, no wyjazd do zdarzeń to są nieszczęścia ludzkie, tak, które musimy obsłużyć, musimy nieść pomoc, ratować życie, mienie ludzkie, ale my też szkolimy, my też docieramy do szkół, do dzieci, do instytucji, gdzie prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję społeczną. Oczywiście jedną z ważniejszych elementów jest też odbiór budynków, kontrole w zakładach. To też nasze działania, które mają poprawić bezpieczeństwo pracowników, mieszkańców województwa opolskiego. Na czym polega przede wszystkim współpraca miasta ze Strażą Pożarną? Bo jak sam komendant mówił, to jest niezwykle ważne działanie, dlatego że stolica regionu to też jest i mnóstwo tych strażackich działań w ciągu roku. Tak, współpracujemy zarówno z Powiatową Strażą Pożarną, jak i z naszymi jednostkami, czy z ochotniczymi strażami pożarnymi, które są też ujęte w Krajowym Systemie Ratownictwa. Ta współpraca polega na tym, że dofinansowujemy wiele kwestii takich sprzętowych, jeżeli chodzi o doposażenie jednostek naszych i jednostek powiatowych, czyli tutaj akurat struktury powiatowej. Dofinansowujemy zakup wozów bojowych, dofinansowujemy zakup materiałów czy sprzętu do ratownictwa różnego rodzaju, związanego na przykład z działaniem strażaków w zakresie ochrony ludności przed powodziami, no i oczywiście przed jakimiś większymi zdarzeniami. Przed powodziami dofinansowujemy kwestie związane z zakupem worków, zakupem pomp wysokociśnieniowych, te, które wypompowują wodę z naszych rowów, jeżeli są jakiekolwiek podtopienia na terenie miasta. Jako Państwowa Straż Pożarna działamy na terytorium właściwie nieograniczonym. Patrząc lokalnie u nas, my wyjeżdżamy na województwo dolnośląskie, na województwo śląskie, ale też do Republiki Czeskiej. Także bezpieczeństwo ogólno pojęte nie ma granic i myślę, że dobrze. Z tego punktu widzenia dla każdego człowieka myślę, że jest to pozytywne. Panie komendancie, do najważniejszych rzeczy z tego 2023 roku, co by pan zaliczył? No, były duże zdarzenia, tu trzeba co jasno powiedzieć. Pożar hali z różnymi rzeczami w Kędzierzynie Koźlu, czy też zanieczyszczenie Odry i kanału Gliwickiego, z którym żeśmy się zmagali. Był duży pożar na powiecie nyskim zakładu meblarskiego. Oczywiście też dosyć dużo zdarzeń, tak zwanych izolowanych zdarzeń medycznych, gdzie jesteśmy dysponowani w przypadku braku typowej karetki. I my wtedy te pierwsze działania podejmujemy, czekamy na zespół ratownictwa medycznego, ewentualnie na śmigłowiec. Straż Pożarna to nadal mundur, który cieszy się tym największym uznaniem społecznym. To zaufanie społeczne do straży nie spada. Jak zatem myśleć o przyszłości Straży Pożarnej? Jakie są te kierunki, że tak powiem, przyszłości? Jak wygląda nabór do Straży Pożarnej? Nabory do straży są kilkutorowo, tak? Można przyjść na zwykły nabór, wystartować od podstawowego strażaka. Oczywiście nabory są prowadzone u nas w formule powiatowej. W ramach ogłoszenia startuje się do naboru, trzeba przejść testy sprawności fizycznej i różne inne wymagania spełnić. Jeżeli te wymagania się spełni i pozytywnie się przebrnie nabór, wtedy jest szansa, żeby zostać strażakiem. Oczywiście są też inne metody, czyli w tej chwili to już jest Akademia Pożarnicza w Warszawie, gdzie można zacząć studia i wyjść jako już oficer, czy też szkoły z poziomu średniego, to jest Częstochowa, Poznań i Kraków, gdzie kształcimy aspirantów i dokładnie w ten sam sposób można do nas, do środowiska dotrzeć i zostać strażakiem. Najważniejsze te wyzwania przed Państwem, w tym roku 2024, który się rozpoczął, na co szczególnie będziecie Państwo kłaść nacisk, co potrzebne jest po prostu opolskim strażakom? No cóż, już był lekko dotknięty temat obrony cywilnej, który de facto też nas nie omija, tak?
z poziomu Komendy Głównej ma być zrealizowany duży projekt odnośnie syren alarmowych, mających możliwość podawania komunikatów głosowych. Myślę, że to jest dobry kierunek, patrząc na to, co się dzieje na świecie. Dla nas też jest istotne, żeby była możliwość przekazywania komunikatów, czy też alarmów, nawet z tych naszych rzeczy, które na naszym podwórku usuwamy, skażeń i tego typu zdarzeń. Dlatego ten kierunek jest dobry. Oczywiście to jest początek i myślę, że to będzie trwało jeszcze wiele, wiele lat, ale jak zaczniemy, to myślę, że koniec będzie szybszy do osiągnięcia.